Witam Was serdecznie w 11 odcinku serii Zagrajmy w Shadow of the Tomb Raider. Ja jestem Sarge i znajdujemy się w Kubłakiaku, czyli w tej osadzie, do której mieliśmy się ostatnio dostać. Myślę, że dzisiaj spróbujemy troszkę zwiedzić tę okolicę. Przede wszystkim chciałbym się udać jakoś tutaj na obrzeża Kubłakiaku, zobaczyć, co ta lokacja ma do zaoferowania i dlatego też założyłem sobie ponownie strój odkrywcy, który daje mi możliwość zbierania większej liczby różnych minerałów czy też jakichś materiałów pochodzenia roślinnego, dlatego że jest szansa, że sporo tego pozdobywamy, a oprócz tego więcej punktów doświadczenia za polowanie na różne zwierzęta. Tutaj jest roślinka, a swoją drogą jest to wyzwanie, zbierz 5 roślin podwodnych. To ciekawe. W tę stronę może nie będziemy się wybierać, bo jest to sam środek tej osady, samo centrum. Tutaj z kolei byśmy się wracali, jak rozumiem, ale możemy się upewnić, czy czegoś nie ma. Okazuje się, że jak najbardziej jest. Wiadomo, nie wszystko będę w stanie sobie zdobyć, ale prędzej czy później, mam nadzieję, że już w tym odcinku uda mi się dostać do kupca, bo taki jest mój cel, żeby przejść sobie jakoś tą stroną i ostatecznie dostać się do kupca, gdzie moglibyśmy właśnie po pierwsze sprzedać sobie niepotrzebne materiały, które mi zalegają wyraźnie w ekwipunku, a po drugie może kupimy sobie też coś, jeśli ten kupiec będzie miał w ogóle coś interesującego. Zobaczymy. Najpierw jednak rozejrzymy się tutaj w okolicy i muszę też zanurkować, bo instynkt przetrwania pokazuje mi sporo ciekawych rzeczy tutaj. A poza tym sami widzieliście, że mamy też jeszcze podwodne rośliny do zebrania w ramach osobnego wyzwania. Mamy jakiś relikt, tylko nie zdążyłem go podświetlić. Czekajcie, gdzie to teraz będzie? Okej, znalazłem dział Fortuna i Chwała i tutaj mamy stożkową formę. Ta stożkowa żeliwna forma była używana głównie w latach 60. i 70. do odlewania niewielkich sztabek złota. Jej szczególny kształt powoduje, że złoto zbiera się na dole i oddziela od nieczystości. A to ciekawe. No nic, ruszamy dalej. Wygląda na to, że jest tutaj tego wszystkiego zdecydowanie więcej. I właśnie z racji na to, że... O, proszę, jest jeszcze też płaskorzeźba. Z racji na to, że sporo rzeczy pewnie dzisiaj pozbieramy, to przydaje się taki strój, który zwiększa liczbę tych różnych minerałów, czy też właśnie materiałów pochodzenia roślinnego, jakie zbieramy. Najpierw jednak podejdę jeszcze tutaj. Kolejna roślina. Dobrze, że mogę to zabierać, mimo że mam maksymalną już liczbę, bo dzięki temu jestem w stanie wyzwanie ukończyć. A tutaj następna płaskorzeźba. Ten jasny złoty dysk może oznaczać tylko jedno. To Inti, najważniejszy bóg Inków. Był on bogiem słońca, strażnikiem ludzi i źródłem ciepła i światła. Według niektórych legend dał też ludziom zaczątki cywilizacji. Władcy Inków byli uważani albo za jego potomków w linii prostej, albo za wcielenia Inti na ziemi, zależnie którego władcę zapytać. Ja już wam mówiłem w poprzednim odcinku, że kiedy po raz pierwszy dostajemy się do jakiejś nowej lokacji, no to oczywiście warto się na początek skupić na tym, żeby to wszystko dokładnie zeksplorować. No zwłaszcza, że jakby nie patrzeć, przechodzę grę na 100%, to oczywiście nic tutaj mi nie może ważnego umknąć. Tu się świeci skrytka survivalowa, więc też możemy sobie zabrać. No wiadomo, jeśli coś mi w danej chwili przy pierwszej eksploracji umknie, to prędzej czy później to nadrobimy, czy to zbierając na przykład jakąś mapę, albo znajdując plecak odkrywcy. Jest kolejny obóz, więc warto sobie rozpalić. Nic innego na razie tutaj jednak nie robimy. I a propos plecaka, mamy tutaj takowy. Dzięki czemu między innymi skrytki survivalowe powinny mi się pokazać w okolicy. No właśnie. A oprócz tego jeszcze jakieś krypty. No jest tutaj tego trochę. Zresztą po lewej, po tych statystykach widać, że będzie
co robić i co zbierać. Na pewno taki plecaczek na początek bardzo mi się przyda. Z tego względu, że od razu będziemy mniej więcej wiedzieć, gdzie szukać chociażby skrytek survivalowych, które no, siłą rzeczy są najmniej widoczne ze wszystkich tych sekretów, no bo tylko widać gdzieś tam w oddali, jak się świecą takie miejsca, ale nie możemy tego nawet podejrzeć poprzez instynkt przetrwania. Więc to jest troszeczkę uciążliwe, utrudniające sprawę. Fajnie, że twórcy też zadbali o to, żeby i pod wodą było co znajdować. A tutaj swoją drogą jest ten monolit, o którym ostatnio mówił nam jeden z mieszkańców, więc też będę chciał to zrobić. No i co? Wyzwanie ukończone. Wszystkie rośliny podwodne zostały zebrane. Nawet trofeum dostałem za to. Czyli już tej nie zabieram, bo i tak nic mi to nie daje na tę chwilę. Zaraz się wybierzemy do tego monolitu. Tylko jeszcze właśnie tutaj się chciałem upewnić. Na pewno surowce muszę ponownie sobie pozbierać, dlatego że ostatnio sporo tego zużyłem na ulepszenia przede wszystkim karabinu. Ale nie tylko. Dobra. Odczytajmy zagadkę. Opisuję coś, co jest blisko. Weź głęboki oddech, a znajdziesz mnie pod nosem innego. Gdzie to będzie? Tutaj akurat w najbliższej okolicy również. Weź głęboki oddech, a znajdziesz mnie pod nosem innego, czyli ewidentnie coś będzie pod wodą. I szukamy jakiegoś nosa? No zobaczymy, albo to jest przenośnia. Też trudno powiedzieć. Tutaj w ogóle jest też jakaś skrzynia. Po tej stronie? Czekajcie, bo może pod wodą właśnie. Oczywiście ja jej nie otworzę, ale jeśli jest jakaś lokacja, to warto by to było sprawdzić. Bo może coś tam jest też więcej. Interesujące jest to, że ja tutaj nie widzę żadnego przejścia, więc albo jest to jakoś od innej strony, albo coś pominąłem. O proszę, a nie, tutaj myślałem, że jest kurczę drewno, ale nie za bardzo. I znowu muszę się wynurzyć. A czekajcie, widziałem tam coś. O właśnie, to chyba będzie to przejście. Czekan się przyda, żeby sobie to odblokować. No i zobaczmy, czy jest tutaj też coś więcej oprócz tej skrzyni. Wygląda na to, że nie. A tutaj też oczywiście potrzebujemy najpierw zdobyć wytrych. A nie wiem, czy już wam o tym mówiłem, ale wytrych ma być podobno do zdobycia właśnie u kupca. Mam nadzieję, że akurat u tego, do którego się wybieramy. To byłoby spoko. Tutaj z tej strony byśmy się już wracali. Tak swoją drogą też tu jest jeszcze jakaś skrytka survivalowa. I to akurat tutaj? A nie, to też musi być w takim razie pod wodą. Dobra. Zobaczmy. No i rzeczywiście, tutaj ciężko by to było wypatrzeć. A tu proszę. No i pamiętajmy, że ta zagadka z monolitu to też jest taka swego rodzaju skrytka survivalowa, która nie jest widoczna na pierwszy rzut oka. A jednocześnie daje nam to więcej zasobów zazwyczaj niż tradycyjna właśnie skrytka. No dobra, tutaj póki co nie będziemy wracać. Samą wioską zajmiemy się może następnym razem. W pierwszej kolejności właśnie tutaj chciałbym się jeszcze dokładnie rozejrzeć. Mamy też rudę złota gdzieś. Okej, tutaj. To też sobie zabierzmy oczywiście. I też dzięki temu, że mam ten strój, to zamiast zdobywać 5 sztuk złota, to zdobywam 6. Surowce to też są takie przedmioty, które prędzej czy później się z powrotem pojawiają na miejscu. Dlatego też oczywiście zbieramy to, ale jednocześnie jeśli kiedyś nam zabraknie, to możemy sobie odwiedzać znane już wcześniej lokacje. Patrzcie, tam było podwodne przejście. Możemy sobie zwiedzać znane już wcześniej lokacje. Tutaj swoją drogą też się świeciło. I nie mamy tego widocznego
Akurat tego mi nie odkryło. To jeszcze raz powtórzę. Jeśli odwiedzamy znane wcześniej lokacje po pewnym czasie, to wtedy właśnie można sobie pozbierać surowce. Oczywiście, jeśli będę miał konieczność, żeby jeszcze nadrabiać jakieś surowce, czy trochę sobie zapolować w znanych już lokacjach, to takie rzeczy będę robił poza nagraniem, żeby nie pokazywać wam czegoś takiego, co już pokazałem wcześniej, eksplorując daną lokację po raz pierwszy. Okej. Czyli tak, tutaj... Poczekajcie, jeszcze tu po tej stronie. A dobra, bo patrzcie, tu jest ten nosacz. No bo faktycznie to było na tym obszarze jakoś. Czyli udało się praktycznie po drodze odnaleźć sekret monolitu. I jakoś tutaj oznaczony kolejny skarb. Kolejna skrytka survivalowa. A dobra, na razie dość tego nurkowania najwyraźniej. Możemy się i tutaj rozejrzeć. Czy ja tutaj się dostanę? Niestety nie. Przejście dalej wymaga strzelby. Takowej jeszcze nie posiadamy. Musimy sobie zasłużyć. Ciekawe, czy ją zdobędę w fabule, czy będę mógł kupić. Albo może jedno i drugie. Pytanie, po co ja tutaj mam wejść? Tam jest chyba kolejna ruda złota do zdobycia. Podoba mi się, bo tutaj, kurczę, niby mamy tą osadę, ale jednak okolice również możemy zwiedzić. Jest interesująco. Oho, jedną sztukę już zdobyłem, czyli mam chyba maksymalną... Tak jest, maksymalna ilość już złota. No dobra. Jak najszybciej by trzeba było, kurde, znaleźć tego kupca i sprzedać mu to. Teraz, kurde, w którą stronę udać się najpierw, bo mamy zarówno wejście tutaj, jak i tam po lewej. No dobra, spróbujemy póki co tutaj, ale nie zapomnę też o tym, żeby i tam obadać sobie. Wszystko pełne, więcej nie uniosę. No właśnie, powolutku zaczynają się robić problemy z tym, co mogę, a czego nie mogę unieść. Ale mamy też promocyjną zabawkę, model wieży wiertniczej. Promocyjny model wieży wiertniczej z taniego plastiku i miedzi. Na podstawie jest logo firmy Porvenir. A właśnie, i wcześniej już czytaliśmy to nazwisko w wiadomości z poprzedniego odcinka. Interesujące. Teraz tędy się mogę, widzę, przedostać. I tutaj naprawdę jest kolejna część dżungli najwyraźniej, kurczę. Jak tu się w tym wszystkim połapać? A to? A, tak coś czułem właśnie. Bo co mamy oznaczone na żółto, to też mogą być wyzwania. No i co? To jeszcze tam mogę sobie ewentualnie zjechać, albo po prostu już zejść na poziom dżungli. Tak swoją drogą, kiedy ja sobie właśnie poluję poza nagraniami, to sporo punktów doświadczenia daje łapanie ptaków. 25 punktów, kiedy mamy ten strój, a 20 punktów bez tego stroju. Więc tu już możecie sobie wyobrazić, ile można tych punktów nazbierać. O, są też dziki, widzę. W trakcie polowań. To też jest wyzwanie? Zdecydowanie tak, no dobra. Nawet beczki trzeba detonować. Będziemy starali się zatem wypatrywać. Tam jest kolejna. No dobra, musimy być po prostu uważni. To najważniejsze. Wytwórzmy sobie kolejne strzały i lecimy dalej. Właściwie to na razie wracam się. I tu jest, kurde, kolejne rozgałęzienie. Jeszcze jedna beczka. Czyli tędy już bym się wracał do wioski najwyraźniej. To nie, to na razie sobie to odpuścimy. Jeszcze więcej surowców zdobytych. Ale wciąż chcę jeszcze nadrobić to, co ewentualnie mogłem pominąć tutaj. A mamy obóz nowy.
No bo w sumie na mapce było widoczne, że jest tego sporo. Mam już dwa punkty umiejętności, jeszcze tylko jeden i będę mógł negocjować lepsze ceny u kupców. Więc mam nadzieję, że zanim dotrę do tego sprzedawcy, to będę w stanie już sobie wynegocjować te lepsze ceny. Zdecydowanie by to się przydało. Mamy jeszcze płaskorzeźbę, więc znowu sobie wzbogacimy wiedzę o jakimś języku. Proszę bardzo, 33%. To dość dziwne. Przedstawione są stada owiec, lam i kóz, ale jeden rolnik zwykle nie opiekuje się trzema różnymi stadami. Ta samotna lama na wzgórzu musi być Urquijayem, inkaskim bogiem czuwającym nad zwierzętami. Często przedstawiano go jako lamę. Jest to podziękowanie dla Urquijaya od wszystkich miejscowych pasterzy za ochronę ich źródła utrzymania. Ależ tu jest wiele informacji, no musicie sami przyznać. Żeby tak to wszystko zapamiętać, też trzeba się mocno na tym skupić. No ale dobra, wróciliśmy do tego miejsca, gdzie było to rozgałęzienie, więc teraz ruszamy już dalej, w głąb tej dżungli. A więc tutaj w prawo i poszukamy kolejnych ciekawostek, przy okazji jednocześnie polując sobie na zwierzęta, zdobywając punkty doświadczenia, które mi się bardzo tutaj przydadzą. Tego nie mogę przeszukać w żaden sposób, bo się nadal świeci. I patrzcie, kolejny ptak, od razu polujemy. Przed sobą widziałem przed chwilą jeszcze jedną skrytkę. Za zające otrzymujemy 10 punktów, ale też w sytuacji, kiedy mam ten strój, bo normalnie byłoby to chyba 5 punktów. Dlatego właśnie wybrałem ten strój. No bo automatycznie szybciej to wszystko idzie. Dobra. Bierzemy drewno i lecimy dalej. No tutaj bym jeszcze wszedł, bo skoro gra mi dawała opcję, żeby tutaj już wcześniej się dostać, to może nie bez powodu. Swoją drogą rozejrzyjmy się, co my tu jeszcze mamy oznaczone. O proszę, mamy kolejnego zająca tak swoją drogą. O, mamy to. Kolejny świętokradczy totem w dżungli. Poza tym tutaj widzę głównie zwierzynę, ewentualnie rośliny. Dobra, na razie przejdę sobie tędy. Z jednej strony wcale to nie jest takie łatwe, żeby tutaj przejść to wszystko i zebrać, bo jest też mnóstwo właśnie rzeczy, które są oznaczane przez instynkt, ale nie mogę tego zabrać, na przykład właśnie rośliny czy też drewno. Jest dzik. 20 punktów doświadczenia i tam jeszcze widziałem totem, tak? Czy to nie jest to? A, tutaj! Właśnie podświetliło mi się instynktem. I od razu na to też zwróciłem uwagę. Tam znowu kolejne dziki uciekają. No tutaj poza nagraniem będę mógł sobie wrócić i sporo jeszcze zapolować, powiem wam. I teraz sam nie wiem, w którą stronę udać się najpierw. Tu jest jeszcze ten totem. I patrzcie, to już jest czwarty z pięciu, więc jesteśmy na dobrej drodze. Kolejne przejście wymagające strzelby, kurczę. Czyli najwyraźniej, albo przynajmniej mam taką nadzieję, wkrótce powinienem strzelbę zdobyć. No bo ile mam na to czekać, skoro spotykamy już tyle różnych miejsc, które są zablokowane na razie. Aj, nie trafiłem. No ale dobra. Na razie ruszę w tę stronę, bo tu jest... Aha, bo to jest grobowiec jakiś. Rzeczywiście chyba była wcześniej informacja, grobowiec wyzwań w pobliżu. No i przede wszystkim znowu mogę oskurować zwierzynę. Dlatego też z tego korzystajmy. Dobra, tu jest sporo dzików. No, błyskawicznie uciekają. Nie ma się co dziwić zresztą. O, jest ostatni totem, super. Jeszcze te beczki, żebym tych beczek nie pominął. Ale mamy kolejne wyzwanie ukończone. Dobra, tutaj głównie rośliny raczej są widoczne. To powiem wam, że grobowiec sobie zostawimy jeszcze na kiedy indziej chyba. No bo chciałbym się do tego kupca jeszcze wciąż dostać.
Tu jeszcze pominąłem. Zwróćcie uwagę, mam sporo już właśnie tych rzeczy, że maksymalna liczba. O kurde, tutaj wciągarka liny. Czy to oznacza, że ja nie będę mógł się dostać do tego grobowca, czy to jest tylko powrót? A tutaj swoją drogą kolejny plecak odkrywcy. To mi się podoba. Rozumiem, że pokaże mi... A, tylko jedną skrytkę? Prawdopodobnie tutaj właśnie w tym grobowcu. No dobra. I mamy kolejny punkt umiejętności, czyli będę już mógł sobie obniżyć ceny u kupca, ale ja też będę chciał zrobić coś takiego, że najpierw sobie zobaczymy standardowe ceny, a później zobaczymy, o ile zostaną obniżone po tym, jak właśnie wykupimy sobie tę zdolność, żeby mieć jakieś porównanie. Obstawiam, że to będzie góra jakieś 10-20%, nie sądzę, żeby było więcej. Ale wiecie, w dalszej perspektywie, jak będziemy dużo rzeczy kupować, to na pewno się to przyda. Staram się już teraz na nagraniu jakoś bardzo nie nadużywać tego polowania, skoro i tak to sobie mogę zrobić jeszcze poza nagraniem, ale to wręcz kusi, kiedy mamy tutaj dookoła tyle okazji na to polowanie. Odkryto monolit. A tutaj jest. Ale tym razem zaawansowany monolit Quechua, czyli jeszcze nie znamy tyle języka. Nie do końca rozumiem ten dialekt. Na razie mam średnio zaawansowany poziom znajomości tego języka Quechua, więc póki co muszę się obejść smakiem. Kolejne strzały sobie wytwórzmy i zbierzmy piórka, żeby mieć wciąż tego pod dostatkiem. I rozejrzyjmy się z tego miejsca, jak to wygląda. Kolejny dzik na dole, dobra. Damy im na razie spokój. Mnóstwo tutaj zwierząt dookoła, no sami widzicie, że jest ewidentnie na co zapolować. A swoją drogą czy... O właśnie, tutaj mamy kolejną skrytkę. Jeszcze trucizna zdobyta. Ale temu dzikowi nie odpuścimy. Nie zawsze jedna strzała wystarczy. No, na pewno też nie wtedy, kiedy nie naciągniemy cięciwy. Bo to też swoją drogą jest ważne. Jak naciągniemy cięciwę mocno, to wtedy obrażenia są od razu zwiększane. Dobra, jeszcze tutaj jakiegoś złapałem. No i mamy przede wszystkim również płaskorzeźbę zaraz po lewej stronie. Więc też odczytamy sobie. Zwiększymy znajomość któregoś z języków. I to jest chyba właśnie Quechua. Dokładnie. Smok. Musi to być wyobrażenie Pachamamy, inkaskiej bogini macierzyństwa, ziemi i czasu. Opiekowała się żyznością, żniwami i zasiewem. Jej ciało stanowiły góry. Powodowała też trzęsienia ziemi. Ludzie szyli dla niej malutkie ubranka z niezwykle misternymi wzorami tylko po to, żeby je spalić na jej cześć. Stąd też wzięły się wypalone ślady na ziemi, a te brązowe plamy to na pewno krew lamy, innej popularnej ofiary. Swoją drogą to niesamowicie mi Lara imponuje swoją wiedzą. Wiadomo, że część tej wiedzy nadal sama sobie wzbogaca poprzez czytanie kolejnych jakichś zapisków, ale nie zmienia to faktu, że wiedzę ogromną ona posiada. No ale archeolog musi mieć taką wiedzę. Nie ma co ukrywać. Dobra, idziemy w tę stronę, bo tutaj już jest też chyba przejście w stronę tych ruin, których musimy też poszukać w ramach fabuły. Przejdźmy zatem tędy. I tu jest gdzieś ta skrytka survivalowa oznaczona. O właśnie. To też oczywiście zdobywamy sobie. No i znowu maksymalna ilość tłuszczu zdobytego. A tutaj co? Pytanie, czy to będzie jakieś osobne przejście? Mamy kolejną beczkę. Czy to jest ślepy zaułek? Czy tędy możemy się wdrapać? Chyba się mogę wdrapać, albo ewentualnie to będzie jakiś powrót skądś. I ten drugi scenariusz jest chyba bardziej prawdopodobny, bo... No wydaje mi się, że ja tutaj nie mogę się po tym wspinać.
To nie Assassin's Creed Origins czy Odyssey, gdzie mamy praktycznie nieograniczone możliwości wspinaczki. I tam główny bohater może się wspiąć absolutnie po wszystkim. Jeszcze jedna beczka z ropą do znalezienia. Gdzieś tutaj trzeba będzie ją zdetonować. Tak swoją drogą. Tak, tu już będzie droga prosto do kupca. To ja sobie też go oznaczę. I będę tam zmierzał w takim razie. Nie dziwota też, że akurat te beczki mamy właśnie w takiej dżungli, a nie w samej wiosce, bo mieszkańcy by mocno spanikowali, gdybym nagle zaczął strzelać i wysadzać te beczki. No ale nadal mi jednej brakuje. No nic, ruszamy tutaj. O proszę! O wilku mowa! Mamy ostatnią beczkę. I trzecie już wyzwanie ukończone w tym odcinku. Ciekawe, czy jest tego więcej. Ale dobrze, że się udało zrobić. Mamy już to z głowy i przy okazji sporo punktów doświadczenia zdobyłem. Dobra, znowu sobie wytwarzamy strzały. I zabieramy drewno. No i tu jest kolejny obóz, co ciekawe. Niesamowite, że jest tego tyle. Wyznawcy Trójcy są spięci. Ale skoro są tu, to na pewno nas wyprzedzają. Przynajmniej znaczy to, że jestem na tropie czegoś. A jeśli Dominguez ma rację, muszę dotrzeć do tej skrzyni przed nim. No, Trójca tu na pewno nie jest bez powodu. Dlatego musimy się dostać do tych ruin prędzej czy później, jak już załatwimy wszystkie ważne sprawy Kubłakiaku. Ale dobra, mogę sobie już ulepszyć karabin jeszcze bardziej, czyli zwiększymy bardziej obrażenia. I stąd nie zawąd prawie już osiągnąłem znowu limit surowców. Dwa sklejone magazynki, czyli będzie pierwsza broń ulepszona maksymalnie. Nie zdziwię się, jeśli będzie za to jakieś trofeum. Tak wyglądają statystyki i rzeczywiście prowizoryczny arsenał. Mamy jak najbardziej trofeum zdobyte. No dobra, tutaj przypominam, że tych akurat dwóch broni nie da się ulepszyć. No już same w sobie są na tyle dobre, że nie trzeba. No i tak, przejdźmy w takim razie do tego kupca, który już tutaj jest niedaleko. Sprawdzimy sobie jego ofertę za momencik. Johna, znalazłam ruiny Inków, ale sądzę, że fundamenty świątyni są starsze. Tak, Abby przypomniała sobie, gdzie widziała ten symbol. Jest gdzieś wewnątrz świątyni. Świetnie, podziękuj jej ode mnie. Siedzę tu z nim. Możesz mi podziękować, niczego nie niszcząc. Zaraz tam będę, Lara. A, widzę, że Johna już się dobrze z Abby pewnie zapoznał, a tymczasem pogadamy jeszcze może z tobą. Słyszę ich wołanie spod ziemi. Głosy. Starzy bogowie. Może po prostu musisz odpocząć? Ale skąd? Sama się przekonaj. Zajrzyj tam, gdzie tchnienie bogów unosi się zło na ziemi. Posłuchaj ich zbolałego skowytu. Nie zauważyłam tego. Gdzie jest ten oddech? Słyszę ich wołanie spod ziemi. Głosy. Starzy bogowie. Ciekawe, czy to jest tylko taki jego bełkot, czy... Rzeczywiście coś w tym jest. Kolejne trofeum odblokowane tak swoją drogą. Pewnie za rozmowy z mieszkańcami czy coś. I mamy też jeszcze jedną płaskorzeźbę. Po raz kolejny język Quechua. Koni Razia, inkaski bóg księżyca. Jego pozycja była stosunkowo niska, więc nie miał partnerki. Tutaj opowiedziano historię, jak nadał swojemu nasieniu kształt owocu, którym zapłodnił boginię Kawilakę, kiedy go zjadła. Ciąża była zaskoczeniem, gdyż Kawilaka była wciąż dziewicą. Kiedy jednak urodziła syna, chłopiec natychmiast rozwiązał zagadkę ojcostwa, pełznąc w kierunku koni Razi. Kawilaka była tak upokorzona niską pozycją koni Razi, że uciekła z synem do Peru, gdzie zamienili się w przybrzeżne skały. No dobra, czyli tym razem inkaski bóg księżyca, koni Radzia, warto też zapamiętać. Jeszcze trochę surowców. No i dobra. Jest. Mamy sprzedawcę.
Wymieniaj zasoby i inne dobra. Witam. Niech zgadnę, Omar cię przysłał po haracz? Ten sukinsyn nic nie dostanie. Ale o czym ty mówisz? O czym ja... Przepraszam, zobaczyłem nóż i pistolet i myślałem... Nieważne, szukasz czegoś konkretnego, czy się rozglądasz? I co masz? Co mam? To Kwakiaku, jedno z najciekawszych stanowisk archeologicznych w Ameryce Południowej. No, mogłoby nim być. Gdyby nie działania grabieżców? Otóż to. Omara i jego zbirów nie interesuje historia, tylko forsa. Mam na sprzedaż okazy o dużym znaczeniu dla kultury. Mogą być uszkodzone, ale warto je odrestaurować. Pokażę ci. To już kolejna osoba w tej wiosce, która wspomina o tym Omarze, jeśli się nie mylę. Czyli proszę, mamy tutaj standardowe ceny u tego kupca. Jest broń do wykupienia. Mamy też ulepszenia, dodatki, na przykład celownik do pistoletu, tłumik do pistoletu. Zasobnik na amunicję do pistoletu, to też jest bardzo rzecz ważna. Tutaj do karabinu. Również się znajdują stroje. A właściwie modyfikacje mojego stroju, które dają jakieś, rozumiem, dodatkowe umiejętności, zapewniają więcej doświadczenia przy zabójstwach z ukrycia na przykład. Ciche strzały, naboje do różnych rodzajów broni, czarny proch. No, akurat surowców to my tutaj kupować nie będziemy, bo i tak tego zdobywamy mnóstwo. Ale jeszcze sprzedaż. I patrzcie, można jak najbardziej sprzedawać ciekawe rzeczy, które mi nie są potrzebne, tak naprawdę. Ruda złota to w ogóle idzie tylko na sprzedaż, bo jest nawet informacja, żeby sprzedawać kupcom. No dobra, zapamiętajmy mniej więcej te ceny i zobaczymy, jak bardzo zostaną obniżone. 4200, tutaj 90, 120. Wracaj prędko. Oj, rzeczywiście, wrócę bardzo prędko, bo tylko zajrzę na chwileczkę tutaj do obozu, żeby wykupić sobie umiejętność negocjacji i wtedy zobaczymy, jaka będzie różnica, jeśli chodzi właśnie o ceny. No to poprosimy. Kruczy czar. No i wracamy szybko. Chciałem to od razu, od początku sobie odblokować, żeby od pierwszej wizyty móc zaoszczędzić jak najwięcej złota. Zobaczmy, co tam masz teraz. Dzień dobry. Coś cię zainteresowało? Okej. Tutaj było 4200. Dobra, wygląda na to, że o 10% się obniżają ceny, bo 90, a o 9 się obniżyło, tutaj o 420. Zdecydowanie jest to zniżka 10%. Okej, to tak jak mówiłem, przy większej liczbie kupowanych przedmiotów będzie to całkiem spora oszczędność. No i teraz tak, ja na pewno chcę sobie sprzedać niepotrzebne rzeczy. Ruda, złota, to sprzedamy absolutnie wszystko. I patrzcie, jak się można wzbogacić. Mam w tym momencie 4678 sztuk złota, a tutaj już za złoto samo, za rudę złota, dostanę prawie 4000. Proszę. Jadeit, też do sprzedaży. Dobry interes dla nas obojga. I teraz tak, płótno, tworzenie specjalnych strzał, koktajli Mołotowa i tak dalej. To tutaj sprzedam też zdecydowaną większość, że mógł tego zdobywać dalej po prostu. Niech będzie tyle. Proszę. Drewna może nie będę się pozbywał w całości, ale też trochę sprzedajmy. 15 sztuk. Doskonały wybór. Tutaj też, żeby zostało 20 piórek. A właściwie wiecie co? Ja sprzedam wszystko, jeśli chodzi o pióra. Dobry interes dla nas obojga. Bo ptaków tutaj nie brakuje, żeby te pióra sobie zbierać. Lekarstwo. No właśnie, ja nieszczególnie będę pewnie korzystał z tych roślin, więc możemy się spokojnie ich pozbywać. Ewentualnie te do lekarstw możemy sobie troszeczkę zachować, ale też bez przesady. Doskonały wybór. I tak cały czas zdobywamy te roślinki, więc lepiej się tego pozbywać. Tutaj wszystko. Dobry interes dla nas obojga. Rośliny skupienia. Proszę. Rośliny wytrzymałości. Myślę, że też pozbądźmy się. Dobry interes dla nas obojga. Dodatkowo skóry. No tutaj się przydaje to też do ulepszeń, więc tak nie do końca bym sprzedawał wszystko.
ale przynajmniej trochę muszę mieć miejsca na kolejne. Proszę. Doskonały wybór. Dobra, surowce zostawiamy. Tutaj mamy też jad jeszcze. Tego też bym sprzedał trochę więcej. Dobry interes dla nas obojga. No i skóry jakichś konkretnych zwierząt. To tego na razie bym chyba nie sprzedawał jeszcze. Chyba, że tutaj trucizna. Doskonały wybór. Bo to są akurat przedmioty, które... A raczej materiały, które będą potrzebne przecież do ulepszeń. Już były właściwie potrzebne. No, ale teraz już się wzbogaciłem dość mocno. 15 tysięcy. I w tym momencie ja sobie mogę kupić na przykład celownik do pistoletu. Dobry interes dla nas obojga. Tłumik tak samo weźmy. Proszę. I te zasobniki na amunicję też na pewno będę chciał. Dobry interes dla nas obojga. Proszę. Powiedzmy, że na razie niech to będzie wszystko. A później jeszcze pomyślimy, co tutaj dalej sobie wykupić. Zawsze chętnie coś sprzedam. Pytanie, czy tu jest ewentualnie coś jeszcze ciekawego? Chyba nie za bardzo. Wygląda na to, że nie. Masz jakieś przedmioty na wymianę? Możemy sobie tego kupca odznaczyć i jeszcze raz wracamy na koniec do tego obozu, żeby sobie jeszcze przyłączyć te dodatki do broni, chyba że to jest automatycznie już przyłączone. No i swoją drogą możemy już teraz sobie zabrać drewno z powrotem. Jak to teraz się prezentuje? Tak swoją drogą to tam były pokazane... A właśnie, tam były pokazane rodzaje broni, do których to będzie pasować. I tutaj na przykład tłumik nie pasuje do tego pistoletu, tylko do tego podstawowego. Ale akurat do cichych zabójstw mamy chociażby łuk, więc tutaj nie ma problemu. Czyli jest automatycznie przyłączony dany dodatek. Dobra. Tak to wygląda zatem. A tutaj ładownice do pistoletu, czyli informacja, że właśnie więcej tej amunicji możemy teraz sobie gromadzić. No i super. To ja tylko zobaczę to przybliżenie, jeśli chodzi o pistolet. W sensie, że możemy teraz jeszcze bardziej przybliżyć, tak, jak rozumiem. Okej. Ciekawa sprawa. I na tym sobie, myślę, zakończymy ten odcinek. W następnym materiale już byśmy zwiedzili sobie samą wioskę i być może przyjęli dostępną tutaj misję, bo też mnie to ciekawi, jak będzie to w tej grze wyglądać. A kto wie, być może poza nagraniem sobie jeszcze tutaj ruszę do tej dżungli i troszkę zapoluję, żeby zdobyć więcej materiałów, punktów doświadczenia i dzięki temu też będę w stanie bardziej rozwinąć postać. To akurat też zależy od tego, na ile mi tutaj starczy czasu. W każdym razie w tym materiale to by było wszystko. Dziękuję, że oglądaliście i oczekujcie na kolejne odcinki. Cześć!